Już tylko miesiąc dzieli nas od pierwszej wielkiej imprezy na wrocławskim stadionie. Na początek września zaplanowano pokazy wielkich ciężarówek. Tydzień później walkę Adamek-Kliczko, a na kolejny weekend koncert George'a Michaela. Wiadomo, że do tego czasu nie zakończą się wszystkie inwestycje komunikacyjne wokół stadionu. Niepewny jest los także tych, które na 100% miały być gotowe. Paweł Wilk. Sam stadion to zdaniem urzędników dziś najmniejszy problem. Będzie gotowy. Dokładnie mamy 5 tygodni, więc no, pracy jeszcze jest dużo, ale wszystko wygląda, że będzie dobrze. Problem w tym, że teren wokół stadionu to wciąż ogromny plac budowy, a dokładnie kilka placów, na których z czasem walczy kilkuset robotników i za miesiąc walki nie skończą. Układ drogowy nie będzie w pełni gotowy, bo termin mamy do października. Jednakowoż wszystko, co jest potrzebne do obsługi stadionu, powinno już działać. Kluczową sprawą jest otwarcie przed wrześniem ostatniego odcinka autostradowej obwodnicy Wrocławia wraz z węzłem z ulicą Kosmonautów. To termin realny, ale pewności, że się uda, nie ma. Przypominam, że pozwolenie na użytkowanie, czyli decyzję, która pozwala nam otworzyć ruch, wydaje instytucja niezależna od nas. Jest to nadzór budowlany. Na stadion we wrześniu bez problemu dotrą piesi i rowerzyści nową kładką nad rzeką Ślęzą, ale zintegrowany przystanek dla tramwajów i pociągów wciąż będzie w budowie. Tramwaje na Leśnicę przejadą, jednakowoż nie będzie jeszcze czynny. Nie będzie on jeszcze czynny dla pasażerów. Problemy, nie tylko estetyczne, sprawia dziura pod budowę galerii handlowej. Teren bardzo podmógł, a przez to zapada się nowa ulica Śląska, tuż przy stadionie. Pewne jest jedno, zakontraktowane imprezy muszą się odbyć. No, na pewno liczymy się z tym, że będzie na pierwszych imprezach kłopot. Nie będzie to idealnie funkcjonowało, chociażby z powodu, że nie wszystko będzie jeszcze wokół gotowe, ale i tak będzie znacznie lepiej, niż gdybyśmy tego typu imprezy odbywali na Stadionie Olimpijskim, w Rynku czy jeszcze w innym miejscu. A to byłaby dla Wrocławia prawdziwa kompromitacja. Co zapamiętają widzowie pierwszych imprez na wrocławskim stadionie? Imponujące widowiska, czy też może nerwy związane z dojazdem? Odpowiedź poznamy już za miesiąc, a pytanie jest istotne, bo jak wiadomo, pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Wrocław, Paweł Wilk.